tvpodkarpacie.pl. Posłowie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Marszałkiem Województwa na czele, a także dyrektor rzeszowskiego PLK spotkali się z kolejarzami oraz samorządowcami z regionu w siedzibie sekcji eksploatacji PKP PLK w Zagórzu. Inicjatorami spotkania byli poseł na Sejm Bogdan Żońca oraz europoseł Tomasz Poręba. To miejsce, gdzie kilka lat temu zatrzymywały się dziesiątki pociągów osobowych, towarowych, gdzie można było dojechać stąd do Wiednia czy Budapesztu, a teraz śpiewają tutaj ptaki i widać tylko zieloną trawę między torami. Jest to rzecz niedopuszczalna, nie do przyjęcia. Zwłaszcza, że połączenie kolejowe z Zagórza do Łupkowa, jak i do Krościenka ma charakter strategiczny dla władz województwa i nie tylko. Myślę, że one są istotne dla gospodarki województwa, a też w dużym znaczeniu dla gospodarki kraju, bo pamiętajmy, jak były pewne wydarzenia związane z powodzią, co się działo, tędy szedł ruch po prostu, który kierował i towary, i pasażerów za granicę naszego kraju. Natomiast w ostatnim czasie ta sytuacja uległa diametralnej zmianie. Problem istnieje, to wiemy nie od dzisiaj. Te linie dwie, czyli Zagórz Łupków i Zagórz Krościenko, widnieją na dwóch wykazach linii do wyłączenia z eksploatacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, gdy marszałek zapewni, że będzie finansowanie tych linii w przyszłej perspektywie unijnej z jakiegokolwiek programu, czy to będzie Polska Wschodnia czy RPO, to wtedy te linie zostaną automatycznie wykreślone z tego wykazu. Albo jest druga opcja, że przewoźnik jakikolwiek, czy towarowy, czy pasażerski, będzie zainteresowany już dzisiaj jazdą po tych liniach, również one z takiego wykazu mają szansę zniknąć bardzo szybko. Póki co zarząd województwa wyszedł z inicjatywą, aby pomóc Zagórskiej Kolei. Urząd Marszałkowski na pewno będzie chciał pomóc na zasadzie wypożyczenia szynobusa, który by dowoził i mieszkańców, i mieszkańców pracujących w terenach, czy chociażby Komańczy, czy Rzepedzi, ale również turystów na ten okres czasu, ale tak naprawdę to nie rozwiązuje problemu tej kolei. Problemem są jednak koszty, jakie ma wygenerować funkcjonowanie połączenia z Zagórza do Łupkowa. Rozbieżności w wyliczeniach po stronie przewoźnika, jak i zagórskiego środowiska kolejowego, są dość duże. Dostęp do infrastruktury kolejowej, tak, do infrastruktury drogowej wszędzie jest płatny. Tak samo w naszym przypadku. I wiemy, ile to kosztuje. Mamy porównywalne koszty na innych liniach w naszym województwie. I te koszty, ja tak myślę, że jako osoba prywatna, że to jest tylko cena zaporowa, aby nie uruchamiać w ogóle tutaj żadnych przewozów. Które dla mieszkańców gmin Zagórz i Komańcza są na wagę złota. Nam potrzeba uruchomienia już natychmiast przewozu między Zagórzem a Łupkowem. Tutaj jest ta wielka inwestycja, remont drogi Zagórz-Komańcza i nijak się ma komunikacja do potrzeb mieszkańców. Warto przypomnieć, że przed laty jednym z najpopularniejszych połączeń wśród mieszkańców regionu była linia z Zagórza do Warszawy, o czym doskonale pamięta Bogdan Żońca. Zagórski węzeł kolejowy jest mi bardzo bliski i od wielu lat myślę o nim i staram się, żeby przywrócić mu blask. Mam cały szereg interpelacji złożonych do ministra transportu, z których wynika, po odpowiedziach ministra transportu, że jest szansa na przywrócenie połączenia kolejowego Zagórz-Warszawa-Warszawa-Zagórz w nowym rozkładzie jazdy od 13 do 14 roku. To w perspektywie najbliższych lat może cieszyć, jednak póki co problemem jest linia do Łupkowa. Problem tej linii kolejowej Zagórz-Łupków wynika z tego, że przez kilkadziesiąt lat nie było żadnych inwestycji czynionych. Myśmy skutecznie zniechęcali przewoźników, żeby mogli po tych liniach z przyzwoitymi parametrami i prędkości, i nacisku w osi korzystać. Natomiast no dzisiaj mamy taką fantastyczną okazję, której nie możemy zmarnować. Są środki unijne przeznaczone w regionalnym programie operacyjnym na infrastrukturę kolejową. Trzeba to wykorzystać. Bo inaczej Zagórz może sporo stracić. Brak funkcjonowania kolei spowoduje ogromną przepaść gospodarczą. Wielu mieszkańców, którzy nie będą mieli tutaj pracy, będą musieli opuścić te tereny, a więc na tych terenach będzie się żyło znacznie gorzej. Nie tylko w samym Zagórzu, bo kolej oddziałuje na cały rejon Bieszczadów, które są marką województwa podkarpackiego. Z burmistrzem zgadzają się związki zawodowe, które zapowiadają walkę o uratowanie zagórskiej kolei. Nie wyobrażam sobie, żeby ta linia przestała funkcjonować, a jak się ją wyłączy z eksploatacji na jakiś okres czasu, prawdopodobnie tak twierdzą niektórzy przedstawiciele spółki, że w każdej chwili można ją reaktywować, czyli z powrotem uruchomić. To jest niemożliwe. Do walki o kolej włączył się także Tomasz Poręba, mówiąc wprost, że bez kolei Zagórz umrze.
Jestem przekonany, że bez kolei Zagórz będzie z każdym rokiem, degradacja Zagórza regionu będzie postępować zarówno w tym wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym, kulturalnym. TV Podkarpacie.pl